Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagramy w Jade Empire in Style i aktualnie przedstawimy sobie ten stragan z książkami. Dobra, zgarniamy exp, mamy poziom do rozdania nowy. Więc może zrównoważymy naszego ducha, żeby tutaj mieć więcej punktów. No, lepszenie stylu walki, ale nie wiem w co to dać. Może jak będę miał jakiś potężny, naprawdę potężny styl przemiany. Będę chciał sprawdzić Mirabelkę, co to jest. Bo nabyłem to podczas walki z tym rycerzykiem. Ale to potem, moi drodzy. Uczona Hang. You have completely routed the Outlander. I commend you on your masterful intellect and martial skills. Z tobą bym pogadał. Greetings and welcome to the Scholar's Garden. I am Philosopher Zhao, one of the many masters you will see here during your visit. I see by your accoutrements that you are not from the Imperial City. I hope your visit here is one of fulfillment and success. As sagacious Tien once said, more valuable than silk are new friends in a foreign land. If you need anything, I will be glad to assist you. Spoko. Muszę teraz zapauzować grę, bo mam te... Dobra, moi drodzy, muszę dopasować jedne ustawienia, mianowicie ustawienia głośności. Ustawienia dźwięku. Ciszę dialogi do 50% i powinno być ok. Akceptuj. Ten powinno być lepiej. Dziękuję. Mogę ci zadać kilka pytań? Wyjaśnij podstawowe założenia nauki Tiena. The teachings of sagacious Tien are very simple, but the implications are astoundingly complex. At the heart of the teachings are the concepts of harmony and discord. Also referred to as the way of the open palm and the way of the fist, one cannot exist without the other, but neither can they coexist in one person. Harmony with the world comes from understanding your place in the world. An ant that believes it is a tiger will never achieve harmony. In other words, accepting your place in the world and using your skills accordingly is the optimal way of following the path of harmony. Kontynuuj. Discord is the other side of the coin. People who choose the path of discord seek their own advancement over everything else. These people will ignore the world and use whatever means necessary to raise themselves above their station. Sagacious Tien taught both harmony and discord to his students, for one cannot be fully known without the other. However, he himself followed the way of harmony. Przedstaw mi historię Tiena Roztropnego. Sagacious Tien was the first emperor of the Jade Empire. He was a philosopher and a leader without compare. Unifying the warring factions of his time. His teachings founded this great empire, though there was very little written about Tien himself. We do know that he brought peace to the people of the empire, and since that time, his teachings have guided hundreds of generations of followers. Prawdę mówię, to chciałem zapytać o coś innego. Na sali powinienem już iść, ponieważ pozostałe tematy nie są aż takie ciekawe, a ja muszę znaleźć... O, tutaj kolejny filozof, Chen Dao. Dzień dobry. Mogę zadać ci kilka pytań? Albo nie, proszę, uspokój się. Chcę ci tylko zadać kilka pytań. Okay.
Czym się tu zajmujesz? Co wiesz o cesarzu? Pójdę już, żegnaj. Ale jesteś uprzejmy. Niech cię niebiosa prowadzą gdzieś indziej, byle nie do mnie. Uczony Zeniu. Czy mogę ci zadać kilka pytań? Kim jesteś? Czym się tutaj zajmujesz? Słyszałeś ostatnio jakieś ciekawe plotki? A zatem nie wierzysz w to, że duchy są złe? Ja widziałem, na czym moja postać widziała. Czy możemy wrócić? Dobra. Muszę już iść. Ty mi na razie nigdy powiesz uczony z Zeniu. Dobra, tutaj poczytaliśmy, musimy znaleźć tego fałszywego uczonego tutaj, który jest idiotą i kretynem i udaje uczonego, bo się przebrał. A ty kim jesteś? Nie, nie, nie chcę gadać z żurawiem, chcę gadać z uczonym Gu. Uczony Zu? Wystarczy. Obrona cesarstwa była dla mnie zaszczytem. Tysiąc ekspów za nic, dobra, akceptowalne, stoję ze zwojami. Kolejne ekspy, tutaj jest uczona i gdzie jest ten pawiec, pacan?
Tutaj kolejne ekspy za lekturę. Uczony Kongiu, kim ty jesteś? Chyba ty jesteś tym pacalem, który udaje uczonego, a tak naprawdę zruchał żonę ważnej osobistości i uciekł. Cóż to za badania cię tak zajmują? Jesteś bałwan? Popytamy cię. Czy możesz mi opowiedzieć coś więcej o historii systemów dramatycznych? Aha! Chuja wiesz. Możesz mi przedstawić kilka takich systemów? Tak, brawo, kurwa. Jak zmieniały się te systemy? Chuja wiesz. Dość wojtowi systemów dramatycznych. Teologia stosowana, co to takiego? Możesz podać mi jakiś przykład? Niebiańska integracja, wymyśliłeś to sobie. Ta, jasne. Czy mogło się zdarzyć, że czytałem jakieś twoje dzieła? Dzięki za komplement. Czy nie trzeba najpierw napisać kilku książek, żeby być szanowanym uczonym? Dalej go męczymy. Ty jesteś twórczy Yukong, prawda? Dziedziny dwoich badań brzmią mało przekonująco. A skąd? Jak taki powód w spierdoleniu stąd? Jak ktoś taki jak ty w ogóle zdołał oszukać szlachcica? Masz jakiś dowód na to, że oskarżenia pod twoim adresem są nieprawdziwe? Not
that anyone but Lady Rento will confirm that for you. Still, it should be apparent that I'm not some great confidence man. Chyba ci pomogę i zrezygnuję z nagrody za twoją głowę. Mogę ci teraz pomóc. Citizen, I hear there is progress in the search for creative Yukon. A scholar ran out of the scholar's garden after talking to you. Tell me you have good news. Twórczy Yukon opuścił miasto. How did he get past me? He couldn't access a flyer. Och! Co za debil! Moje śledztwo wyraźnie wykazało, że się wymknął. Jesteś baran! Co mógłby mi zaproponować? Nie ma sensu go zniknął, nie ma sensu go łapać. Co on wyrabia? Niezależnie od tego, jaką ofertę złowisz, nie mam ci nic do powiedzenia. Na razie nie. Pójdę już. Co za kurde idiota. Widzicie co on wyrabiał przy wychodzeniu z miasta? By się przewrócił, że poszedł jakąś kobietą, że jakoś tak dziwnie próbował otworzyć bramę i tak dalej. Bałwan, bałwan, wysokość bałwan. Dobra, tutaj jest jeszcze jeden ciekawy quest, który chciałbym wam teraz pokazać. O, mianowicie zjadliwy chór ma dla nas ciekawy quest. Czym mogę ci pomóc? Brzmi nieźle. Na czym polega problem? Martwi się, że niszczą twoją sztukę, co? Tell you truthfully that they've lost the whole point of the piece.
Nie mówiąc już, że pewne osoby patrzą nieprzychylnym okiem na satyrę wymierzoną w cesarstwo. Mam grać kobietę? Dawaj czterokrotną stawkę. Chcesz, abym zagrał panią 14 kwiatów? Brzmi interesująco, zrobię to. Oryginalny tekst wnikliwego chóru otrzymaliśmy. Mogę go jakoś wyświetlić sobie, żeby sobie zapisać kwestie dialogowe na kartce papieru. A, czyli ten na tym stoliku mogę się zapoznać dokładnie ze swoją rolą, dobra? Tylko gdzie jest ten stolik? Czy ja to czytałem? Czytałem najwidoczniej. To ja jestem twoim dublerem. O mój Boże. Nie, nie mam przy sobie tekstu. Dlaczego zmieniono tekst sztuki? Co rozumiesz przez zepsucie sceny? Spoko. I teraz tutaj pulpit ze scenariuszami. Muszę sobie poczytać. Chyba.
Przeczytaj didaskalię liczące pierwszej połowy sceny. Moment, muszę kartkę papieru sobie przynieść. Zapauzuję grę. Dobra, znowu jestem. Przeczytajmy didaskalię liczące pierwszej kwestii. Zwykła kolor sandarów, jeden. Dobra, zanumeruję sobie to jeden. Kolor sztandarów. Powiewają białe sztandary. Dobra, powiewają białe sztandary. Druga kwestia. Zjadliwy chór. Niebiosa przesyłające wiadomość. Wiadomość, gdy zapada zmierzch. Dobra. Trzecia kwestia. Pytanie o miejsce. Na skraju Wielkiej Równiny. Dobra. Przeczytaj didaskalię liczące drugiej połowy sceny. Czwarta kwestia. Zjadliwy chór. Niebiosa wyciągające pomocną dłoń do cesarza Tiena. Tiena, pory roku w różnych częściach świata. Nie są takie same. Dobra, dalej. Miniona wersja mnie nie interesuje. Piąta kwestia. Cesarz zwrócił się do samych niebios. Dobra, i szósta kwestia. Spadająca gwiazda. Zakreśliła na niebie granicę. Okej, zostaw pulpit w spokoju, bo już mam zapisane 6 scen na karteczce. Dobra. Teraz ty, Kong, zaczynamy. Kong.
Czytałem scenariusz, sobie notatki z niego porobiłem. Jestem gotów, zaczynajmy. Powiewają białe sztandary. Pokój? Tak, pokój. Gdy zapada zmierzch, tak? Czyli podjęto, a mowę postępował zgodnie z wolą niewiast, tak? Czy inaczej zmierzch przeradzał się wtedy w noc. Stał na krańcu potężnej równiny, którą okrywał śnieżny całun. Niebiosa skrywają rozległe ziemie, nie wszędzie pogoda jest taka sama, układanko. To nie, na pewno to nie. To nie i moim zdaniem to. Zwrócił się do samych niebios.
zwrócił się do samych niebios, gdyż one zwróciły się do niego. Spadająca gwiazda wyznaczyła granice naszych ziem. Stchórzyliście tak naprawdę, to, a to jest tylko propaganda. Ponieważ jak walczyć z kodnymi łucznikami, którzy strzelają do ciebie i spierdzielają. Propaganda. Ja jasne. Our sponsor may not be happy with the version you read, but I've always preferred the old version of the play anyway. I guess Incisive Chorus put you up to this, because I know I gave you the new script to study. Good for him. I believe I owe you an actor's fee. I'm glad you were here to fill in. We would have sunk faster than a bottomless boat without a solid Lady 14 flowers on hand. Spoko. Żaden problem, było całkiem fajnie. Pogadamy teraz mowy z tym kolesiem. Zarobiliśmy sobie i idźmy pogadać jeszcze z... zjadliwym chórem. Zjadliwy chór, gdzie jesteś, pacanie? Panie, zjadliwy chór. Szukam chór zjadliwego. Dobra, jesteś pan, gadaj. Nie przyszedłeś oglądać? Co za fopa! Enjoy and thank you so much. Oh, so much to do. So many copies to make. Yes. Ha. Spoko, ale sobie zarobiłem na tym 2500, bo w sumie od tamtego 1000 to od tego 1500. Dobra, w tym miejscu, moi drodzy, zrobiłbym sobie save'a i zakończę w tym momencie odcinek. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.